W poprzednim odcinku okradłem moją żonę ze skarbu, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę się jakby, no może nie zrewanżować, tylko wynagrodzić jej to i postanowiłem, że zabiorę ją na bardzo długą randkę. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest mój kanał. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wczoraj, słuchajcie, był stream na Twitchu. Kto był, ten pisze w komentarzu, że byłem na Twitchu, widziałem, oglądałem i tak dalej. Było was tam w szczytowym momencie 450 osób, więc za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Tam w najmniejszym momencie, tam gdzie było najmniej ludzi, to było 155 bodajże, tak mi się wydaje. Więc to naprawdę był niesamowicie duży wynik. Za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś specjalnego, ponieważ zabiorę moją dziewczynę, moją żonę zabiorę na randkę, prawda? O, tutaj zombiaczek, tutaj chce mnie storturować. Zabiorę ją na randkę, tylko to będzie taka trochę inna randka, z tego powodu, że zabiorę ją, znaczy będę ją tam zabierał przez cały odcinek, po prostu będę ją targał gdzieś po chaszczach, tu gdzieś po drzewach będę z nią skakał, zejdę z nią może do kopalni i tak dalej, będę jej mówił, że ciągle, że dobrze idziemy, i zobaczymy, jak ona długo wytrzyma. O nie, wow, już myślałem, że wybuchnie mi ten creeper. Zobaczymy, jak długo moja żona wytrzyma tak iść ze mną i targać się ze mną po haszczach. Dzisiaj też stream na Twitchu, więc pamiętajcie, 19:30, czyli tak naprawdę za chwilę, jak to widzicie, jest kolejny stream na Twitchu, więc warto być, mi się wydaje, warto, żebyście przyszli, warto, żebyście byli. Będzie mi mega miło, jeżeli wbijecie. Link oczywiście do Twitcha jest w opisie. Dobra, słuchajcie, tutaj w sklepie widziałem, że... O, jest wilkacz tam, dobra. Słuchajcie, idziemy tam do niej i będziemy z nią jakoś tutaj, prawda... łazić, zobaczymy, jak ona długo wytrzyma. Uwaga, wchodzę. Halo, halo? O kurczę, ale go... O, co to jest? Czemu ta lalka lewituje? Nie wiem. To jest najnowsza nasza zabawka. Lewitująca lalka. O, no to zapraszamy do sklepu, słuchajcie. O, ma jakiś talizman, to już wiadomo, dlaczego on tak lata. On jest jakiś magiczny. A tak jest. Od kiedy globus sprzed... A nie, to ten globus, to żeśmy tą mapę znaleźli dzięki niemu. Tak, dobra. Tak. Znaczy skarb. No to mapę w sumie, dobra, nieważne. Fajne są te maskotki, fajne. Słuchaj, mam dla ciebie bardzo ważną sprawę. Słucham. Czekaj, muszę sobie ziemniaka zjeść, bo głodny jestem. Sprawa wygląda tak. Dzisiaj postanowiłem, że zabiorę cię w pewne miejsce, ale nie mogę ci powiedzieć, jakie to miejsce, to jest niespodzianka. Więc musisz powiedzieć mi, czy jesteś gotowa na taką wyprawę, czy musisz coś jeszcze zabrać z domu. No chyba jestem gotowa, tak. A mi się wydaje. co masz ze sobą? To. Wow, koksy widziałem. No dobra, masz flaka, to jest najważniejsze. Czekaj, zobaczę tylko tu na górę, czy tu te maskotki też są, czy nikt tego nie ukradł. Ten z command blockiem, to jest ten, dobra. Dobra, jest bezpiecznie, dobra, zamknij na klucz tutaj. Dobra, też bardziej na kłódkę, przy tych drzwiach. Dobra. Ej, co jest w ogóle, tu jest płytka nacisku. Bałam się, że to jest inny. Ej, widzisz to, że jak tu się stanie na płytkę i zamkniesz drzwi ręcznie, to stoisz na tej płytce i nie działa wtedy. Ale tak to działa. Dobra, bo ja tak... Super. Ej, słyszysz to? Nie. Takie syczenie? Nie. Tu chyba jest gdzieś ten golem, co baguje bloki. Aha. Ale to dobra. No słyszę go tu gdzieś. Dobra, to co, idziemy? Chyba, że to jest jakiś ogień. Dobra. No dobrze, idziemy. W takim razie słuchaj. No ja mam mroźnego piechura na butach. Ty jeszcze nie masz mroźnego piechura. A czyż masz tą książkę, nie? Ty... Myślałem, że TNT jest pod tym gdzieś. Dobra, to nieważne, to na razie to kichać. Chodź, lecimy w to miejsce. No wiem, ja wszystko widzę. Ja wszystko pod kontrolą. O kurcze, Norbert. Nie! Ło, widzisz, ten twój łuk nie jest na tyle potężny, żeby go ściągnąć na raz. Musiałem go dobić. Dobra, to chodź. Lecimy, no zabieram cię właśnie, no chodź, bo to jest bardzo ważna podróż. W ogóle powiedz mi... Co ty dzisiaj miałeś? W ogóle jak tu zarosło? No ja, znaczy ogrodnik to zarósł. To dobrze, domyślam się. Przyszedł tutaj ogrodnik i kurde dwie godziny siedział nad tym i tutaj wszystko robił, nawet tam most zbudował. Rozumiem, dobra, no to dobrze. To dobrze, dobry ogrodnik, też dobra, tak chodź uważam. Tutaj. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam drogę, ale wydaje mi się, że dobrze. Czekaj, bo ty już tak jesteś tak... O kurczę, przepraszam, ja... No bo musimy iść po kolei, jest ten. Ej. No bo tak trzeba iść, no po prostu tak jest najszybciej. No dobra, okej. O, ufam a ci, to co tutaj? Co tutaj ktoś... pożar. Ej, co tu się dzieje w ogóle, co jest? Tutaj płoną, a, no. Co? Chodź. Patrz, widzisz tą tabliczkę? Tosty wstęp wzbroniony.
Ktoś mi tu grozi, ewidentnie dobra, ktoś chodź, mi tu grozi. Chodź, po prostu chodźmy. Nie wpadnij tam do tej No lawy. Wiem, bo to jest taka zielona lawa. Dobra, chodź, chodź dalej, chodź dalej. Idę. Tutaj muszę, o kurczę, przeskoczyłem sobie, a to trzeba tutaj zamrozić. Dobra. Idzie za mną, idzie za mną, dobra. Idę, ale słuchaj, to będzie długa podróż. Czemu? Gdzie ty mnie zabierasz? To jest wyjątkowa podróż. O, tu jest w ogóle ten. Ender 6. Dobra, ale czekaj, bo to gdzieś tu było. Znaczy nie gdzieś tu, ale gdzieś w tą stronę. Tak, ty nie znasz drogi? Nie, no co ty, jasne, że znam. Aha. Okej. Okay. Patrz, możemy łódką popłynąć, będzie bardziej romantiko. Tylko nie mogę jej zamrozić, czekaj. Patrz. Co? W ogóle, ej, no to nie znikło te. Co? Jacek, aż dziwią się, no wiesz, że tutaj, pamiętasz? To, co ej, no, faktycznie, działo? Tak. A to nie znikło. Ale to musi obciążać strasznie tutaj nasz świat. Ej, zabieram no, ten piasek. Ile tam z FLN-ów, kurde, jest tego? O, czekaj, zrobiłem przysługę dla tego miejsca i zamroziłem wodę. Zrobię to samo z tej strony. Aha, bo tu jest woda jeszcze pod tym, to nieważne. To nie było tematu. Dobra, lecimy dalej, bo to dopiero początek naszej podróży. Początek, mówisz? Tak. Dobra, czemu teraz początek? Tam. To gdzie my idziemy? No to jest wyjątkowe miejsce, ja nie mogę ci tak od razu powiedzieć, bo to zepsułbym całą niespodziankę, nie? Na tym chyba polegają niespodzianki, prawda? No, prawda. Ale spokojnie, A ty sobie koksajesz, to jest niesprawiedliwe, ty tu się wozisz za dobrze. Dobra, teraz gdzieś w tamtą stronę to było. O kurczę, nie mogę tam skoczyć. Ała! Dobra, gdzieś tutaj to było. Okej. Okay. Już jesteśmy niedaleko. To już widać metę, rozumiesz? Aha. No rozumiem, dobra, fajnie. Sorry, że cię tak marnuję twój czas. Nie marnujesz go. Cię chyba. Chyba. No zobaczysz, ale nie, moim zdaniem niespodzianka jest godna uwagi, no. Okej. Okay. Możesz, zgaduj w ogóle, co to jest. Jeśli nie zgadniesz, wiem, to ci powiem. Zgubiłam się. Gdzie? A, tu jesteś, dobra, nieważne. Co tam się stało? Co, gdzie? No tam. No tam chyba jest wybuch, losowy FLN-ek chyba, wiesz? Tak mi się wydaje. Aha, okej. Okay. Całkiem możliwe, że tak. Dobra, no to. No tu, to, tu. Czy to będzie jakaś biżuteria? No nie, niestety nie. To jest niestety nie biżuteria, bo już masz pierścionek. To okay. Już by było takie prostackie, nie? Gdybym wziął po prostu biżuterię. Nowy zwierzak? Nie no, na co nam kolejny... Wiem, idziemy do Julki! Nie idziemy do Julki. Halo Julka? Ja zgubiłam cię! Nie, ale... No, co? No myślałem, że ty za mną idziesz ciągle. No szłam, ale zgubiłeś mi się z tego, straciłeś mi się z pola widzenia. Czekaj, możesz wyskoczyć do góry? No, ale jestem już tak troszkę... No wyskoczyłem. Po prostu wyskocz. No wyskoczyłem. Bo ja jestem niżej, nie jestem na górze. Na górze. Na guzie. Patrz, teraz skoczyłem znowu. No nie widzę cię. Też siebie nie widzę. Wow! Ej, szoki, niedomierzanie. Dobra, ej, ale dobrze, że mnie znalazłeś. No, ale sorry, nie znalazłem ciebie. Dobra, chodź ja tutaj teraz. Tam. A czemu idziemy do domku profesora? Nie, profesor, to nie jest ważne, musimy przejść po prostu obok. Znowu ci się zaczyna? Nie, no, już nic, nie. Już z tym skończyłem. Mam nadzieję. Już z tym skończyłem. Nogi mnie już bolą, daleko no spokojnie, jeszcze. Już jesteśmy blisko. W krzyżu mi strzela. No to musisz sobie kucnąć. No. Ciekawe, dobra, no już ciekawe. Jesteśmy... Ała, blisko. Złamałem girę. Chodź teraz tu. Mówię ci, że to długa podróż, ale spokojnie, już jesteśmy ten. Ty szybko, bo no, ci się lud zaraz kurde, nie rozumiem, jakbyś... Czemu myśmy poszli naokoło? Nie mogliśmy po prostu... Nie, my nie poszliśmy naokoło, to jest specjalna trasa. Aha. Naprawdę? Okej, okay, ufam ci. No chodź, bo to tutaj trzeba no, zajść. No za tobą cały czas. Okej. Ha, w ogóle nie widziałam tam tego lądu. Czego? Tam, nigdy nie byłam tam. No widzisz, bo no i to jest ta niespodzianka. Aha, zaginiony ląd. Nie no, żartowałem. Nie, to nie jest ta niespodzianka, ale teraz tutaj uwaga, będziemy musieli wykonać bardzo ważną operację, a mianowicie wskoczyć z żelkiem na górę, bo to tam w tamtą stronę jest. Mhm. No okej, okay. Bez problemu chyba. No dobra, ja się strzelam żelem. O kurde, nie wiem, czy to tak będzie bez problemu. My
się, że tam. No dobra, bez problemu. Już jesteśmy na jednak koniec. Bez problemu, dobra, no to już patrz, już się zaczyna zima wybiłam, to już jesteśmy. Już, no, już, ale już. Nie przygotowałam się na takie coś, mnie zimno. No, pytałem się, czy jesteś przygotowana na tym. No tak. Dobra, no ale kurde, no. Ja nie spodziewałam się, że pójdziemy w jakimś tym, w ogóle tam jest mennica, gdzie my idziemy? No, idziemy jak... do miejsca niespodzianki idziemy, tak? No ale, kurde, nie rozumiem. Już mnie nogi bolą. Ja już nie chcę chyba tam iść. Ja chyba nie chcę, ja idę do domu. Nie no, Emilka, chodź. No nie. No ale ja dlaczego ty tak rezygnujesz od razu już? No bo kurde, przeszliśmy naokoło, jak mogliśmy, nie wiem, 3 razy szybciej pójść tam, gdzie idziemy. Nawet nie gdzie idziemy, ja idę do domu. No nie, chodź, nie, proszę, dobra, to jest tutaj już. Gdzie? Chodź, no tu. Tu, chodź. Tu, widzisz, jest browar, ale nie o to chodzi, wynająłem lokal. My idziemy do baru. Wynająłem lokal. Wynająłeś nasz lokal, spoko. Żeby zrobić romantyczną kolację. Taką randkę czy V2. Ty uważasz, że hamburgery z frytkami. Przecież ty lubisz hamburgery z frytkami. No ale kurde, to jest mięso w tym hamburgerze, sama zrobić. To i też jest jakieś pepperoni. No ale ty jesteś wegetarianką tylko na żywo, a nie. Co ja mam jeść? Siądź sobie tak. Tutaj. Będziesz piła. Będziesz piła creeper. No nie, no proszę, to miał być idealny wieczór. Ale co to jest, ale co to jest? Co? To. Nie wiem, ziemniaki. To jest strasznie dziwne. Okay. Albo odkroją, nieważne. Enderfiz, jaki co? Super, Enderfiz. No widzisz, specjalnie po twojej stronie dają coś slime. Takiego. Co? Soda? Slime soda, tak? Tak, slime soda. No i widzisz, a patrz jaki tu tort przygotowałem w ogóle, dla zakochanych. To jestem ja i ty, za 50 lat. Nie widziałem tego wcześniej. Tak, ale możemy to tak ująć. To się, to jest zabawka z naszego sklepu. Postawiłem ją na górze. Nie no dobra, no ale co, podoba ci się kolacja? To było tak specjalnie, cię tak brałem naokoło, żeby po prostu, wiesz, się tak sprankować. To był taki, no, taka... No, szybko to rant... bo mnie tak nogi bolą już. Nie no, no to się najesz i pójdziesz spać. Pizza jest, ty lubisz pizzę przecież. Ale faktycznie jest tu pepperoni. No dobra, no to... A to co to jest? Ja nie wiem, ja zapłaciłem kucharzowi i powiedziałem, rób co możesz, nie? I on zrobił dużo. Dobra, tyle. To jest randka, teraz zostawcie nas samych, kochani widzowie, my sobie tu teraz porandkujemy. Widzimy się jutro o godzinie 19.19 na kolejnym odcinku, zapraszam również do Emilki, link do jej kanału w opisie i zapraszam na Twitcha, ponieważ w tym momencie już jest stream na Twitchu. Do zobaczenia z tymi, co idą na Twitcha już zaraz, a z tymi, co nie, bo są leniami. Widzimy się jutro, 19.19. Trzymajcie się, nie no co? No, trzymajcie się. No na Twitchu. Wszyscy mają pić na Twitcha, tak? Teraz. Aha, no to tak, to teraz tak, to przede wszystkim, no to wiadomo, dobra. Trzymajcie się, do jutra, na razie. Pa, pa.